Czcigodny księże proboszczu, panie pośle, panie wójcie, druhny i druhowie, szanowni mieszkańcy Łękawki. Ponieważ jestem takim bardziej ścisłym umysłem i przemawianie mi bardzo trudno idzie, więc pozwolę sobie odczytać to, co chciałem dzisiaj państwu przekazać. Kiedy 5 lat temu spotkaliśmy się, aby założyć Stowarzyszenie OSP Łękawka, nikt z nas nie przypuszczał, że w tak krótkim czasie spotkamy się ponownie w tak licznym gronie na tak ważnej uroczystości. Łękawka to mała miejscowość, jednak nie brakuje tu ludzi chętnych do pracy, pełnych zaangażowania i optymizmu. To właśnie ci ludzie powołali do życia organizację, która służy mieszkańcom w czasie różnego rodzaju zagrożeń. Jest również motorem wielu działań kulturalnych, edukacyjnych i wychowawczych. To właśnie strażacy podejmują i wykonują takie zadania na rzecz Łękawki, które wymagają sprawnego działania, dobrej organizacji, poświęcenia własnego czasu, ofiarności i sprawności. 5 lat działalności w historii Straży Pożarnej to krótki okres czasu, ale zaowocował wieloma wydarzeniami wzbogacającymi życie mieszkańców naszej wioski. Nasi strażacy widoczni w naszej społeczności cieszą się powszechnym szacunkiem i uznaniem. W tym czasie udało wyposażyć się jednostkę w samochód pożarniczy, podstawowy sprzęt gaśniczy i ochronny, motopompy, agregat prądotwórczy oraz piłę spalinową. Aby jednostka była w pełni gotowa do działań, konieczne jest dalsze doposażenie. Strażacy ochotnicy to ludzie, którzy na co dzień uczą się, studiują, pracują, a swój czas wolny poświęcają na szkolenia, ćwiczenia, doskonalenie strażackiego rzemiosła i pracę dla społeczeństwa. Dzięki ich działaniom przyświeca piękna idea, która brzmi: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Te słowa zostały umieszczone na awersie naszego sztandaru. Dzisiaj możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że tylko dzięki wytrwałości, ciężkiej pracy i zaangażowaniu naszych druhen i druhów możemy świętować nadanie sztandaru. Jestem przekonany, że sztandar, który dzisiaj otrzymaliśmy, będzie służył nie tylko naszej jednostce, ale stanie się symbolem łączącym wszystkich mieszkańców Łękawki. Drodzy druhowie, strzeżcie honoru tego sztandaru. Niech będzie dla was chlubą i przewodnikiem w każdym podejmowanym działaniu. Dziękuję.